Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Elden Ringa. Kochani, zdobyliśmy zbroję Radana u tej Eni. I zobaczymy, jak z tym, kurde, nam pójdzie. Co prawda 7000 run mamy, więc nie wiem, czy jest... Jak zginę, to będzie źle. Natomiast tutaj, na górze, jest całkiem niezłe ekspowisko. Więc może... 31, kurde, nie, dobra. 7000 to tam się zdobędzie kiedyś. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Mamy też katanę lepszą. Ciutkę lepszą. Kaptur mnicha czarnego płomienia, słuchajcie. Niegasnący motyl, także można ich tutaj troszeczkę cheezować. A ty, kurde. To był zły pomysł, ale to bym zginął normalnie. Więc zbroja całkiem nieźle. Nie odzywam się na razie, bo... Aj, kurde, chciałem przeskoczyć na tym. Żyję. Jaki fuks w ogóle? Nie, no zbroja, kurde, to jest elegancka sprawa. Kaptur apostoła boskiej skóry, szata apostoła boskiej skóry, karwasze i nie tylko. 100 tysięcy w ogóle, nie? Dobra. Więc w sumie się opłacało. Olegu też dał radę. Mówią, walka wręcz, spróbuj tego.
No nie wiadomo, co tutaj się, kurde. Wielki miecz zabójczyni wrogów, słuchajcie. Który to jest? Ten, chyba nie, to jest podniszczony, tu jest jastrzębia. Ten. Czarny ogień królowej. To było to niby. No dobra. Fajne. Ale, no ja zostanę przy katanie. Dobra. Tak, chcę iść do wyjścia. No. Byłem przekonany, że zginiemy tutaj i znowu stracę te runy wszystkie, nie? Ale... Dobra. Także jesteśmy Radanem, wyszliśmy tu. Ja bym w sumie, powiem szczerze, do tego ogniska podbiegu naszego, które jest tutaj za rogiem, wykorzystał te runy, bo bez sensu je trzymać. Natomiast zastanawiam się, gdzie było to ognisko? Albo dalej, albo na dole. Kurde, tu. No nieważne, szybko się przenieśmy, bo zanim je znajdę, no to trochę czasu minie. Natomiast mamy jeszcze parę... parę rzeczy do zrobienia tutaj, w Kaelit. Dobra, witalność. Mamy siły trochę. Nie wiem, czy nie jest w zręczność pójść kawałeczek. Chociaż nie, potrzebuję pójść wytrzymałość. Nawet 4 razy, a właściwie 3 razy, ze względu na udźwig maksymalny do 85. Dobra, 4000 to akurat nic, więc to będzie dobry pomysł. I pytanie, czy ja mogę teraz włożyć, właśnie nie wiem, czy szpon, raczej nie szpon, tylko naszą różdżkę w razie W. Gdzie ona jest? What? Udźwig jest średni ciężar. Dobra. Dobra, kurde, mamy radańską zbroję. Elegancko jest wszystko. Co prawda jeszcze tam jest inna zbroja. Ale... bo można zejść też na dół, gdzie się spada. Tam jest w ogóle ognisko. Więc... jak można zejść na dół? Tutaj. Bo tam gdzieś smoczydła były. Widzieliśmy jej zwierzy. Mamy tego dużego smoka w ogóle. Au. No i to trzeba by zniszczyć olbrzymem, nie? Ale... skąd ja olbrzyma wezmę? No chyba, że smoka. Tu jest jakiś wojownik światła. O, jest. Jest smoczydło. Się przebudziło. Dawaj, ho. Cię potrzebuję tutaj, żebyś zniszczył. Chodź, chodź. To gdzie to było teraz? Po tej stronie chyba, nie? Bliżej... chociaż nie, nie po tej. Tu. No. Smoku! Dlatego potrzebuję różdżkę. O. Podejdź, podejdź. Podejdź tu. Chodź, chodź. Nie bój się. Jakimś ogonem machnij coś. Wolniutki, nie? No wiem, że tutaj są wszyscy, kurde. Jak mam cię, kurde, zaprowadzić? To było się o to drzewo za tego. Smoku! Zobaczcie, jaki stary, nie?
Taki wolniutki. Chodź tu. Tu chodź. Smoczku. A idziesz tu, czy co robisz? Dobra, idzie. To teraz jakoś uderz tu. No. Nie szkodzi. Rozwalił. No sobie odbiorę te runy po prostu tutaj za chwilkę i zobaczymy, co jest tam. Takie przyzwania, plamę krwi. To są smocze kurhany. Tam jest wiersz. Dobra, czyli pojechałem w złą stronę w ogóle. A? Kto tu leży? Jestem suchy, suchy jak kość. Głupi smoku, oddaj swoją siłę. Pozwól mi zjeść twoje serce. Dobra, fajnie, fajnie. Bo wieża była z tej strony. I chyba my... Właśnie, nie, no z tej strony raczej nie. Czy tu jest zejście w ogóle? Dobra, idźmy po runy. Runy są tam. No bym spróbował z tym smokiem największym jeszcze zadziałać. Mamy smoka jeszcze jednego na moście. No nie. Tu są moje te. Moje runy, a tu jest co? Kamień Kowalski, piątka, bardzo ładnie. Razy trzy, dodajmy. Także potrzebujemy jeszcze momentu. Się zdenerwował. Okej. Tak, wziąłem ten ogon, ale normalnie to odbiegam dawno temu. Nie odlatuj! ...3470 za smoka. Okej. Okay. O! A. Jaka wielka ta! Kupa... ...skarabeusza. Okej. Okay. Tutaj natomiast był gdzieś ziomek, tu. Uwięziony, tylko mam 8000. Przed tobą słaby wróg. Czas na drzewo. No dobra. Tak, słaby wróg. No to spróbujemy, no. Jak mówię, tu jest sporo niestety. O. Au! Poczekaj.
Nie, no faktycznie słaby bruk. Zobaczcie, dwoma ciosami, kurde, 1/10 życia. To faktycznie. Pokonamy go sobie, zobaczymy, co z niego wypadnie. Także no parę, o, parę rzeczy mamy tutaj do zrobienia jeszcze w tym Kaedit, ale za długo nie chciałbym tutaj być, to jest smutne miejsce ogólnie. Fajnie, że te runy są na zewnątrz, że jeżeli faktycznie nas gościu pokona i nie chcemy tego, to trzeba tu słazić na dół, nie? Siema! Przestań z tymi czarami. No i tyle. Dobra, jest mag bitewny jako ten. Moment, bo i tak mnie stąd zaraz wyrzuci. No właśnie. No dobra. Co jest? Tu jest kolejna kulka, albo to jest ta sama kulka. Właśnie nie wiem, co ona tutaj może... A, działa. Ja nie wiem, czy ona magii przypadkiem nie ten, nie uzupełnia. Dobra, mamy 16 tysięcy. Wolałbym tych pieniędzy nie stracić. Tu jest jakieś... A to jest to miasto na dole? Tak, z tymi wieżami, dobra. Tam jest czacha. I tam byliśmy, nie? Ogólnie. Ale z tego co wiem, na dole jest quest. Tylko dokładnie nie wiem gdzie, ale tam bym się przeniósł w sumie. W sumie, moment. Schody do Selli. Synieńskie zaułki. Tu jest... Kościół choroby, tak. Tu bym się przeniósł. Jak mówię, teraz takie poboczne questy bardziej. I nie wiem, czy gościu... Nie jest gdzieś... w tej stronie gdzieś. Tu są ci. Nie używaj tego. Tu jeszcze się ktoś trzeci napatoczył. Oho. Tu jest jakieś tajemne przejście. Nie, to jest to przejście na tyły. No właśnie, tutaj chciałem się dostać. I nie wiem, czy nie tu na górze. To jest pieseł w ogóle chyba. Tak. Ale tu obok, no właśnie. Jest gościu. Oh, a pleasure to see you. A pleasure indeed. I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the Scarlet Swamp of Aeonia. Don't fret. I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Ah, then you are willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. A, to pewnie tutaj na górze, nie? Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff. Stricken by the rotting sickness. No, spunio. The rotting sickness that afflicts Millicent has no cure. When the Erd Tree flourished, even the demigods could not stave off its effects, despite their nigh godhood.
but Millicent's suffering can be ameliorated. For this, you are to find a certain needle. Seek the deep scarlet swamp of Aeonia outside Celia's bounds. The needle made from unalloyed gold is lost. Na pewno znajdę i złotą igłę w bagnie. Brawo. First, you must find it hidden somewhere in the deep. W szkarłatnym bagnie. As a secret. Tajemnym bagnie. Jest tu jakieś To jest bagno, nie? Całe. Dobra. Tak? Dobrze mówię. Tak. Może ktoś znalazł? Może jakiś kurde NPC? Jest ten żelasty liść. Bo jak ja biegam na koniu po tym, to... O. Mogę przyzwać tego. Przyjaciela. O. Nie spodziewałem się ujrzeć czegoś takiego. Dobra. Spoko. Ultra wielkie ważki. Ultra wielki ten. Tu jest to przejście tajemne chyba. Kopnął mnie nogami? Ten żuku? Dobra. I tu widzę, jest tajemne przejście. I to nie wiem, czy to nie jest to przejście, które potrzebowałem wcześniej. Oho. Czy ja tu byłem? Nie, chyba nie. Oho. Nie wiem, co tu się dzieje. Tak, widzę, dostaję troszeczkę, ale... Ale na spokojnie. Nur kamień kowalski. Jedna sztuka, co prawda, ale... Ale zawsze. Przed tobą dół? O? Chyba, że tam faktycznie jest jakieś przejście tajemne. W środku? Nie, chyba nie. Nie, raczej nie. No dobra. Czy ja wiem, że mogę pozyskać materiały stąd. Jakieś błyskamienne świetliki i tak dalej. Przedmiot? Zresztą mnie stoi na drodze. No nie. No nie. No dobra. To nieważne, chyba. Wiem, że tutaj miliard rzeczy pomijam. I tak naprawdę... Moment, moment, moment. To gdzie ty biegniesz, koniu? Tu jest fragment ruin. No ja, dobra. Bo tu mogę przyzwać sobie kogoś. Tu jest posąg chyba Mariki. Tak. Czyli tu jest jakaś kurde walka. Tylko z kim, gdzie, jak? Z bagno, spoko. Znaczy no... Nie lubię bagna, no ale co mam zrobić, jak muszę znaleźć igłę tutaj? Oho! Rycerzu? Dobra, jedna strzałowcowa przynajmniej. Tu. Mogę przyzwać. Tu jest kolejny rycerzu.
Fajny strój ma. Okej. 19 tysięcy. Tam są jakieś przedmioty. A to ja nie wiem, czy ja tu gdzieś nie spadłem koło tej wieży? Pamiętacie, bo patrzyłem na te. Nie, to nie tu. Króliczny. Kamień Kowalski 4. Tu jest coś. Nie, no na bagnach raczej, nie? A taka muzyczka dość bojowa. Tu chyba nic. Ale nie są aż tak trudni, więc to jest całkiem niezła lokacja. O. Święty krąg światła. Okej. Głowa wielkiej ważki. No to jest ultra ważki, nie? Tego biliśmy, nie? Kurde. I tu są ci łażą. Dobra. Jak ci łażą, to niech se łażą. Bo to jest to wejście na górę. No i co? I to całe bagno przejechaliśmy, bo na bank jestem przekonany, że całe bagno przejechaliśmy. Bo tu jest... Ci przynajmniej są już tylko dwustrzałowcami. No właśnie, i tu jest... tam jest gdzieś ognisko, bo stamtąd się wychodzi z tych tuneli, gdzie nas złapała ta kurde skrzynka. Dawno temu. Co było ciężko, ultra. Po prawej powinno być... to ognisko. No właśnie. Czy coś tu widać, kurde, takiego? No bo to na bagnie ma być, nie? Dobra, przejdźmy bagno. O, tu są jakieś ruiny. Może tu gdzieś, w jakiejś skrzynce ktoś zostawił coś? Ruiny ulicy Mędrców. O, jest i mędrzec. No dobra. Tu można sobie przyzwać Olegu. Nie wiem, czy coś tu jest. Poza mędrcami. Którzy wyglądają jak grzyby. No są kwiatki, ale to... Okej. Kolejny mędrzec. Tu na górze kolejny. Tam tu ktoś jeszcze do mnie. Uciekam przed tą trucizną. Ty, co ty? Mędrcze? Mędrcu? Mędrcze. Ała. Ja nie mogę zejść z konia niestety, bo tu jest szkarłatna zgnizna. Ale chcę tu być w pobliżu. W ramach tego zejścia tam na dół. Że będzie jakiś kurde... boss. Unik. Trujący grzyb. Dobra.
Jakąś wiadomość tutaj mam. Przed tobą magia, potem niebezpieczeństwo nie stoi na drodze. Z tyłu. Już tu jest? Właśnie nie bardzo. Przed tobą magia. Proca. Okej. Właśnie nie bardzo czaję też plamy krwi. No dobra, jedźmy dalej. Muszę znaleźć tę kurde igłę, nie? No wątpię szczerze, czy... ktoś by tutaj wrzucał, że tak powiem, zadanko, znaleźć igłę z Togusiana. I ona by faktycznie była. O, podróżnicy. Spoko. Butelka perfum, podróżnika. Tu ktoś patrzy. Złote runa, że... No. Ktoś chyba jeszcze łaził, nie? No poza tym tu. Trujący grzyb. Się nie mam pojęcia. O, tutaj ktoś... Kogoś wychwalają. Skrócę wasze męczarnie, już nie będziecie musieli nikogo wychwalać. A coś widać tu? Takiego, że trzeba tutaj wychwalać. Jest ognisko. No właśnie, tego ogniska nie było. Dobra. Czyli to jest to takie główne bagno. Trzeba iść tędy, 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 tu. I potem tu. Boże, to jest po prostu to ognisko, nie? Tak. To ognisko, potem tu. Albo po prostu... No nie wiem. Dobra, kochani, myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć ten odcinek. Będziemy szukać tej igły dalej w następnym odcinku. No i zobaczymy, co tu się wydarzy. Póki co, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ważne, że mamy zbroję. Trzymajcie się. Pa, pa.